Ostatni film się Wam bardzo spodobał, więc witam Was w kolejnym odcinku filmów, które potrzebują wyjaśnienia. Oglądajcie do samego końca, bo to właśnie tam są najciekawsze filmy. Zanim zaczniemy, to prosiłbym Cię o zostawienie łapki pod filmem, aby YouTube mógł lepiej promować ten film. Może dzięki temu odkryje ten film osoba, która zdoła wyjaśnić, co się właściwie na tych filmach wydarzyło. A teraz zapraszam do oglądania. Kamery bezpieczeństwa stały się ostatnio bardzo popularne do ochrony domu. Nieoczekiwaną konsekwencją tego jest napływ przerażających filmów. W tym materiale z monitoringu udostępnionym na Viral News na kanale YouTube widzimy coś naprawdę tajemniczego, co martwi personel. Nagranie z kamery jest czarno-białe. Niewiele widać. Jednak jeśli przejrzysz się uważnie, to zauważysz coś, co potrzebuje wyjaśnienia. Na końcu uliczki coś wydaje się poruszać. W mroku nie można dostrzec rysów tajemniczej postaci. Na początku wydaje się, że może to być zwykła osoba. Jednak zakończenie nagrania szybko obala tą teorię. W kilku sekundach poruszania się w ciemności postać nagle unosi się w powietrze. Więc czym może być ta tajemnicza postać? Wydaje się być mniej więcej wielkości człowieka, ale z kolei wydaje się być za duży, by mogło to być jakieś znane nam latające stworzenie. Wielu, którzy obejrzeli ten film, jest przekonanych, że materiał przedstawia ducha. Więc jak wytłumaczyć ten dziwny film? Daj znać w komentarzu. Tak naprawdę nikt nie wie, jakie tajemnice kryją się na odległych planetach. Wielu jest przekonanych, że nie jesteśmy sami w wszechświecie i że istoty z innych planet czasami składają nam sekretne wizyty, aby nas obserwować i się nas po prostu uczyć. Zdaje się to potwierdzać ten dziwaczny film. Film został nagrany na Hawajach. Liczni świadkowie donoszą, że zauważyli serię niebieskich i podłużnych świateł latających po nocnym niebie. Seria jasno-niebieskich świateł leci niemal w prostej linii. Świadkowie twierdzą, że linia świateł była większa niż słup wysokiego napięcia i nie wydawała żadnych szczególnych dźwięków podczas lotu. Poruszali się krótko po nocnym niebie, zanim wpadli do oceanu i zniknęli. Jeden ze świadków zadzwonił na policję, aby zgłosić dziwne zjawisko. Podczas gdy policja była na miejscu z jedną z grup, nagle pojawił się podobny kolejny zestaw białych świateł. Były trochę mniejsze od poprzednich świateł, ale także zniknęły w oceanie na oczach ludzi. Według Federalnej Administracji Lotnictwa w tym czasie nie planowano lotów w omawianym obszarze. Nie otrzymali również raportu o zaginięciu jakiegoś samolotu, o zboczeniu z kursu lub coś podobnego. Nie ma więc wyjaśnienia na te tajemnicze światła. Świadkowie jednak twierdzą, że może to być dzieło istot pozaziemskich. Niektórzy sugerują, że dzieci są bardziej wrażliwe na świat duchowy niż przeciętny dorosły człowiek. Jeśli wierzyć temu filmowi, to opowieści o tym, że dzieci widzą więcej, mogą być trafne. Zgodnie z opisem, nagranie pochodzi z domowej kamery bezpieczeństwa, umieszczonej w sypialni trojaczków. Na nagraniu właśnie obudziły się z drzemki. Zamiast czuć się zrelaksowane, wypoczęte i gotowe do zabawy, to wydają się być przerażone. Krzyczą piszczastym i przerażonym tonem: jestem na ciebie zły, a co jeszcze dziwniejsze, patrzą na ścianę. Nikogo nie widać na tym nagraniu. Nagranie jest jeszcze bardziej przerażające, ponieważ dzieci ciągle wskazują palcem w określone miejsce w pokoju. Na filmie każda dziewczynka wskazuje kilka razy na ścianę, ale nie jest jasne, na co wskazuje. Mówią swojemu tajemniczemu gościowi, że już im się to nie podoba. Sugerują, że nie jest to pierwszy raz, kiedy tajemnicza, niewidzialna postać złożyła im wizytę. Więc co mogło spowodować, że dzieciaki się tak przestraszyły?
Czy mogło to być wynikiem nadmiernej wyobraźni lub jakiejś gry? Niektórzy uważają, że jest to prawda, ale inni sądzą, że w głosach trojaczków słychać prawdziwe przerażenie. Lunatykowanie samo w sobie może być przerażającym doświadczeniem. Jednak kiedy lunatyk zaczyna wykazywać dziwaczne zachowania, które wykraczają poza normę, tak jak na tym filmie, ludzie zaczynają się zastanawiać, czy dzieje się coś paranormalnego. Na tym materiale kamery bezpieczeństwa uchwyciły współlokatorkę youtubera, gdy najwyraźniej lunatykuje. Wychodzi z łóżka i zaczyna robić dziwne rzeczy. Uderza w ścianę. Zapala zapałkę. Otwiera drzwi lodówki i rzuca jedzenie na podłogę. To nie jest raczej rodzaj zwykłego lunatykowania. Jednak sytuacja staje się jeszcze bardziej przerażająca, gdy kobieta stawia szklankę. Spójrz na to. Następnie kieruje się w stronę schodów. Kamera pokazuje współlokatorkę czołgającą się po schodach. Następnego dnia odkryli, że pozostawiła zadrapania na drewnie paznokciami. Na drugim piętrze gryzie rolkę papieru toaletowego, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego. Jak widać, dywan zaczyna się sam ślizgać po podłodze. Wkrótce mają miejsce inne pozornie paranormalne czynności, takie jak migotanie świateł. Samoczynnie otwierające się drzwi i spadanie obrazów za ścian. Sprawy stają się naprawdę przerażające, gdy wchodzi do pokoju innej kobiety i zbliża się do niej, gdy ona śpi. Stoi tuż obok niej godzinami, wpatruje się, jak śpi. W końcu wyciąga rękę i delikatnie dotyka przyjaciółkę. Kobieta budzi się i jest zaszokowana. Kobieta budzi współlokatorkę, która lunatykuje, i prowadzi ją z powrotem do pokoju. Chociaż niektóre zachowania w tym materiale można wytłumaczyć zwykłym lunatykowaniem, inne zdarzenia są trudniejsze do wyjaśnienia. Niektórzy uważają, że kobieta znajdowała się pod wpływem demona, co sprawiło, że jej współlokatorzy bali się spać z nią pod jednym dachem. Inni widzowie uważają jednak, że jest to mistyfikacja. Zwrócili uwagę na wygodne rozmieszczenie kamer, które rejestrują wszystko, co robi kobieta. I to czasami wydaje się być przesadzone. Nagranie wydaje się mieć także nakładkę imitującą kamerę bezpieczeństwa. Więc co o tym myślisz? Zwykłe lunatykowanie, opętani przez demona, a może coś jeszcze innego? Nie wszystkie tajemnicze filmy są tak dramatyczne jak potencjalnie opętani lunatycy. Niektóre materiały, jak ten film udostępniony na YouTube przez One Cut Ricky, zadziwiają swoją prostotą. Nagranie zostało zarejestrowane przez kamerę bezpieczeństwa, która znajduje się na ulicy. Zazwyczaj kamery są aktywowane ruchem i wtedy zaczynają nagrywać. Po kilku sekundach nagrania staje się jasne, dlaczego właśnie ta kamera zaczęła nagrywanie. Jak widać, jasne, okrągłe światło zaczyna unosić się w powietrzu. Porusza się pozornie w przypadkowych kierunkach, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że zjawisko to mogło być spowodowane zwykłym odblaskiem na obiektywie kamery. Uważa się jednak, że duchy uwiecznione na filmach i zdjęciach mogą przybierać formę kul. Okrągłych kul światła, które unoszą się w powietrzu. Według paranormalnych ekspertów to najprostsza forma, jaką może przyjąć duch.
wymagająca znacznie mniej energii niż zjawa cielesna. Wielu widzów tego filmu wierzy, że kamera najwyraźniej uchwyciła upiorną kulę. Niektórzy jednak sugerowali, że może to być po prostu świetlik, a może nawet dron z przymocowanym światłem. Co ciekawe, obiekt oświetla Ziemię podczas lotu, co wyklucza także błąd nagrania lub odbicie reflektorów. Myślę, że nagranie jest ciekawe. Daj znać, jaka jest twoja teoria. Jeśli dalej oglądasz ten film, to pamiętaj o tym, aby zostawić tutaj łapkę w górę. A jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Koty są notorycznie kłopotliwe, a ich wybryki są rejestrowane na kamerach i udostępniane w internecie dla śmiechu. Jednak kot opublikowany w tym filmie wydaje się być znacznie bardziej złośliwy. Materiał został nakręcony przy użyciu dzwonka do drzwi. Ten typ kamery również zazwyczaj działa przy użyciu czujnika ruchu. Kamera jest umieszczona na drzwiach i pokazuje ganek, podwórko i ulicę przed domem. Na początku nagrania widzimy dwa koty odpoczywające spokojnie z boku ganku. Jednak jeden z kotów wydaje się być nagle przestraszony. Kot odwraca się i biegnie w drugą stronę, gdy nagle dzieje się coś naprawdę dziwacznego. Jak widać, kot dociera do schodów. Wydaje się, że wyskakuje w powietrze i zmienia się w kulę, która swoją drogą może być tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Czy ten kot jest duchem, który zmienia się, jak wcześniej mówiliśmy, w swoją najprostszą formę? A może to zwykłe złudzenie? Niektórzy uważają, że kot idzie po prostu wzdłuż barierki. Jeśli przybliżymy i zwolnimy nagranie, widać kota idącego w linii za słupkiem. Chociaż film to pewnie tylko złudzenie, to fajnie zobaczyć było coś, co wydaje się być latającym kotem. Na Facebooku pojawiło się ciekawe zdjęcie, które wywołało spore zamieszanie. Markus siedział u kolegi na podwórku, kiedy nagle ich pies zaczął się dziwnie zachowywać. Jakby coś było nie tak. Nie mogli zrozumieć, co wystraszyło tego psa. Zdziwieni więc wyjęli telefon i zrobili kilka zdjęć. Na jednym ze zdjęć widać coś dziwnego. Po lewej stronie jest półprzezroczysty, zamglony kształt oraz coś, co wydaje się być głową, z ciemnymi, zapadniętymi oczami. Na pierwszym planie widać, że pies ma opuszczony ogon i wygląda na nieco zaniepokojonego. Niektórzy sugerują, że zjawa może przywoływać psa. Inną opcją jest to, że jest to przypadek pareidoli. Zjawisko, które powoduje, że nasze mózgi dostrzegają znajome kształty i wzory. Na przykład patrząc na chmury na niebie, możemy zobaczyć znajome kształty, takie jak samochód lub łódź. Tutaj możemy po prostu widzieć mgłę, ale nasze mózgi widzą zjawę zwabiającą niewinnego psa. Rzeczą, która sprawiła, że to zdjęcie jest tak autentyczne, jest to, że pies zachowywał się faktycznie dziwnie i wyraźnie był czymś przerażony. Wydaje mi się, że obrys faktycznie mógł pojawić się na tym zdjęciu, ale jestem przekonany, że twarz w 100% została dodana do zdjęcia. Jak myślicie? W internecie pojawił się stary Polaroid. Zdjęcie zostało zrobione w 1973 lub 1974 roku. Przedstawia kobietę, która to wysłała z bratem i z babcią. Jednak tuż nad lewym ramieniem babci jest dziwna twarz unosząca się w powietrzu. Przez lata rodzina zastanawiała się, co to za tajemnicza twarz. Wiele lat później kobieta miała sen, że była w domu, w którym dorastała. W domu, w którym został zrobiony ten Polaroid. Następnego ranka zrobiła sobie selfie i była zaszokowana. Widać podobieństwo do tajemniczej istoty. Cała rodzina wierzy, że między dwoma twarzami jest podobieństwo. Ta teoria sugeruje, że kobieta w jakiś sposób odwiedziła we śnie siebie jako dziecko i pojawiła się na zdjęciu. Kobieta również wierzy, że w tym domu mieszkał demon, który czasami w nocy rzekomo ją budził, szarpiąc za nogi. Więc co się tutaj dzieje? Czy rozmawiamy o podróżach w czasie i astralnych projekcjach snów? A może za wszystkim stał demon mieszkający w domu? Cóż, zdjęcie jest ciekawe i daje do myślenia.
Ten film stał się popularny w ciągu ostatnich kilku tygodni i były udostępniane różne wersje. Pierwotnie jednak został przesłany na TikToka Paranormal List. Mężczyzna widziany na filmie wierzy, że jego dom jest nawiedzany. Wszystko zaczęło się, gdy zaczął doświadczać dziwnych rzeczy w swoim domu. Szepty, włączające i wyłączające się światła oraz cieniste postacie na korytarzu. Te dziwne doświadczenia rzekomo zaczęły przebierać na sile, więc postanowił ustawić kilka kamer w domu z nadzieją, że coś nagrają. I skoro oglądamy ten film, to nagrały coś ciekawego. Sporo rzeczy wydarzyło się w stosunkowo krótkim czasie. Po pierwsze, gdy mężczyzna wchodzi po schodach, wydaje się, że podąża za nim cień. Cokolwiek to jest, wygląda na to, że ma niesamowicie długie nogi i wchodzi po schodach w pozycji przykucniętej. Pod koniec filmu drzwi z szafy otwierają się i widać twarz unoszącą się w ciemności. Oczywiście tysiące ludzi wystraszyło się, chowając się w komentarzach i szukając odpowiedzi. Niektórzy pisali, że cień pełzał na czworaka, inni natomiast pisali, że właściciel domu natychmiast powinien wezwać księdza, by pobłogosławił nieruchomość. Co ty byś zrobił? Daj znać w komentarzu. Nasza kolejna tajemnicza obserwacja pochodzi z TikToka. Nie jest jasne, gdzie to zjawisko zostało sfilmowane, ale mężczyzna zauważył kilka dziwnych świateł na niebie, więc postanowił to nagrać. W trakcie trwania filmu pojawia się ich coraz to więcej. Obiekty ciągną za sobą smugę światła i kilkukrotnie zmieniają kierunek w powietrzu. Kiedy film się kończy, jedno ze świateł znika z pola widzenia. Niektórzy widzowie w komentarzach piszą, że widzieli coś podobnego w ostatnich dniach. Dziwne jest to, że obiekty wyraźnie poruszają się po niebie w wielu różnych kierunkach. Jak myślisz? Co tutaj widzimy? Flary? Kosmici? Lub coś zupełnie innego? Daj znać w komentarzu, jaka jest twoja teoria. Pewna kobieta od zawsze podejrzewała, że jej stary dom w Nebrasce był nawiedzony. Dziwne i niewytłumaczalne rzeczy zdarzały się tak często, że zaczęła się bać o bezpieczeństwo dzieci. Jej syn został rzekomo przewrócony w wannie przez niewidzialną siłę, a jej córka, która miała wtedy 2 lata, rozmawiała z czymś pod łóżkiem. Opisała go jako zielonookiego mężczyznę. Pewnego dnia kobieta została powiadomiona, że jej system bezpieczeństwa w domu wykrył ruch w salonie. System jest tak zaprogramowany, by robił 2 szybkie zdjęcia od razu po wykryciu ruchu. Kobieta była w szoku, kiedy zobaczyła zdjęcia. Na pierwszym zdjęciu widać po prawej stronie dziwny, rozmyty, biały kształt. Na zdjęciu teoretycznie może być wszystko i nie możemy wywnioskować, co to może być. Jednak gdy zobaczymy drugie zdjęcie, sprawy zaczynają być nieco bardziej niepokojące. Biały kształt jest teraz bardziej wyprostowany i przypomina ludzką postać. Kiedy szybko zaczniemy przeskakiwać między 2 zdjęciami, możesz zobaczyć, że cokolwiek to jest, wydaje się unosić z podłogi. Zdjęcia te zostały zrobione ponad 10 lat temu, a rodzina już dawno się przeprowadziła. Przed wyjazdem kobieta była u księdza, żeby oczyścił jej dzieci z negatywnej energii. Od czasu przeprowadzki rodzina nie spotkała się z żadnymi dziwnymi wydarzeniami w ich nowym domu. Jeśli dalej oglądasz ten film, to chyba ci się spodobał, co? Jeśli tak jest, to zostaw łapkę pod filmem. Tymczasem zabieramy się za oglądanie kolejnych materiałów.
Na początku 2020 roku na komisariacie policji w Ekwadorze zaczęły się dziać tajemnicze wydarzenia, których nie można było do końca wyjaśnić. Na szczęście ich kamera uchwyciła niektóre z tych dziwnych doświadczeń, aby cały świat mógł zobaczyć, co się tutaj stało. Materiał filmowy został przesłany na YouTube przez Das Das Videos. Widzimy tutaj policjanta pracującego na nocną zmianę, gdy nagle dzieje się coś niesamowitego. Jest po północy, kiedy znikąd krzesło przesuwa się w stronę policjanta siedzącego przy biurku. Staje zaskoczony i idzie w kierunku wyjścia, ale kiedy znajduje się przy kamerze, nagranie w dziwny sposób rozjaśnia się. Następnie widzimy, jak policjant robi znak krzyża na piersi. Prawdopodobieństwo, że ktoś wykona taki wyczyn jako żart, jest niskie. Po pierwsze, zadziera z policjantem, a po drugie, gdyby to był współpracownik, może stracić pracę za zrobienie czegoś takiego, gdyby wydało się to publicznie. A właśnie tak się stało. Zwróć też uwagę, że krzesło przesuwa się, ale w kierunku rogu pokoju, a nie oddala się. Gdyby to był sznurek wprawiający w ruch krzesło, trudno byłoby go ustawić tak, aby przesuwał się w tym kierunku bez wiedzy policjanta. Tak więc, czy ten posterunek policji w Ekwadorze jest naprawdę nawiedzony? Trudno powiedzieć, ale na pewno wygląda to bardzo autentycznie, a policjant pewnie zapamięta tą noc na długo. Ten klip stał się bardzo popularny w ciągu kilku tygodni. Jego pochodzenie nie jest znane, ale ta wersja została przesłana na TikToka przez WTI07. Film został nagrany pod koniec 2021 roku i jest to fragment z kamery bezpieczeństwa z widokiem na ulicę. Widzimy dwóch mężczyzn idących ciemną drogą, kiedy dzieje się coś naprawdę dziwnego. Spójrz. Przyjrzyj się jeszcze raz na powiększonym ekranie. Z mężczyzny wychodzi cień i walczy w jego obronie. Cień rzuca mężczyznę na pobocze, dając tym czas na wstanie leżącemu mężczyźnie. Gdy wstaje, ciemnista postać ponownie się z nim łączy. Oczywiście w sieci pojawiło się wiele teorii, aby spróbować wyjaśnić ten przedziwaczny film. Niektórzy mówią, że jest to nadprzyrodzony byt, który ochrania mężczyznę. Inni sądzą, że był to sam anioł stróż. Są też tacy, którzy mówią, że to tylko CGI. No ale co ty sądzisz o tym niezwykle popularnym klipie? Jakiś nadprzyrodzony byt chroniący tego człowieka? A może faktycznie efekty specjalne? Powszechnie wiadomo, że żaby zaczynają swoje życie jako kijanki pływające w wodzie. Ale czy widziałeś kiedyś taką transformację zachodzącą w odwrotnej kolejności? W tym filmie opublikowanym na Instagramie FrogSpam widzimy coś, co wydaje się być swojego rodzaju odwrotnością ewolucji i miesza w umysłach ludzi. Film zaczyna się od kamery wskazującej na chodnik. Tuż przed nagrywającym skacze mała żaba. I to właśnie tutaj robi się naprawdę dziwnie. Żaba ląduje na chodniku i przestaje się ruszać, wydaje się kurczyć, a kiedy operator zbliża się, daje nam widok stworzenia z bliska. Cudem to, co leży na chodniku, już wcale nie jest żabą, a raczej zwykłym robakiem. Stworzenie, które wskoczyło na chodnik, zdecydowanie wygląda jak żaba, więc
Co się tutaj stało? To sprawiło, że film stał się wiralowy w internecie, a tysiące ludzi starało się wyjaśnić tą transformację. Niektórzy widzowie sądzą, że może to być jakieś złudzenie. Być może żaba trzymała w pysku robaka, upuściła go, a następnie odskoczyła szybko. Inni natomiast żartobliwie mówili, że jest to mały demogorgon z Stranger Things. Lub też błąd w Matrixie, błąd w symulacji, który przez pomyłkę wyłączył awatara zwierzęcia. Którą z tych teorii popierasz? A może masz jakąś własną teorię, która mogłaby wyjaśnić ten ciekawy materiał filmowy? Kamery bezpieczeństwa to świetny sposób, aby mieć oko na wszystko, co się dzieje w domu i na zewnątrz. Jest to także dobry sposób na uchwycenie zjawisk nadprzyrodzonych, bo bardzo często właśnie takie kamery bezpieczeństwa je nagrywają. Film pokazuje ulicę przed domem. Na początku filmu wszystko wydaje się być zupełnie normalne. Na ulicy zaparkowane jest kilka samochodów, ale nie widać ludzi. To się jednak zmieni, gdy przed kamerą rozbłyśnie się dziwne czerwone światło. Zwróć uwagę na to, że po zniknięciu światła pojawia się para osób po drugiej stronie ulicy. Pojawiają się znikąd, dokładnie za słupem telefonicznym, mniej więcej w 1/3 kadru. Tak więc jest to, niemożliwe, że pojawili się znikąd. Jedna z teorii mówi, że czerwony rozbłysk to zepsuty materiał filmowy, jednak sygnatury czasowe na dole ekranu nie pokazują jakiejkolwiek przerwy. Więc czy może to być błąd w Matrixie? A może przybyli z innego wymiaru, lub była to teleportacja? Dajcie znać w komentarzu. Para będąca na wakacjach nakręciła materiał filmowy przedstawiający coś poruszającego się w wodach Loch Ness, co prowadzi niektórych do spekulacji, że jest to dowód na istnienie niesławnego potwora z Loch Ness. Mąż i żona, którzy chcieli pozostać anonimowi, byli na wakacjach w Szkocji, kiedy zauważyli, że coś porusza się na słynnych wodach Loch Ness. Eksperci Nessie twierdzą, że jest to jeden z najlepszych materiałów od lat. Spójrz. Wyraźnie widać, że coś dużego porusza się w wodzie. Według pary, która to sfilmowała, stworzenie wyglądało na od 6 do 9 metrów długości i miało płetwę, której używało do napędzania się. Mówi się, że potwór z Loch Ness lub Nessie mieszka w wodach Loch Ness w szkockich górach i jest ogromnym wodnym stworzeniem o długiej szyi. Swoim wyglądem ma przypominać pleuzozaura, co prowadzi niektórych do przekonania, że Nessie może być starożytnym zwierzęciem zamieszkującym te wody. Inni uważają, że obserwacje Nessie nie są niczym innym jak bzdurą. Twierdzą, że zdjęcia rzekomo przedstawiające potwora to w rzeczywistości zwykłe zwierzęta wodne, a nawet szczątki śmieci czy patyki. Trzeba przyznać, że wiele z tych zdjęć to dobre mistyfikacje. Eksperci twierdzą, że ze względu na to, jak wyraźnie jest materiał filmowy, jest to zdecydowanie jeden z najlepszych dowodów, jakie pojawiły się na temat potwora z Loch Ness. Para, która nakręciła film, powiedziała serwisom informacyjnym, że tak czy inaczej nie wierzą za bardzo w Nessiego. Po prostu podoba im się ta historia. A film rzucili do sieci w nadziei, że eksperci będą mogli go przeanalizować i dojść do solidnych wniosków. Jednak jak dotąd nikt nie był w stanie finalnie powiedzieć, co zostawia tak duże ślady na wodach w Loch Ness. W tym filmie z TikToka widzimy coś, co wydaje się wykraczać poza zwykłe ludzkie możliwości. Spójrz. W jakiś sposób człowiekowi udaje się podnieść ogromną ciężarówkę i przesunąć ją, aby umożliwić przejazd innemu pojazdowi. Wygląda na to, że nawet nie sprawia mu to zbyt dużego wysiłku. Przeciętna ciężarówka waży od 20 do 32 ton. Rekord największego ciężaru, jaki kiedykolwiek podniósł człowiek, wynosi niecałe 3 tony i ustanowił go Paul Anderson w 1957 roku. Oznacza to, że mężczyzna na filmie musiałby swobodnie podnieść co najmniej 6 razy tyle, co rekordzista świata. Nie wydaje się to prawdopodobne, zwłaszcza dlatego, że mężczyzna na filmie jest szczupły.
odnotowano kilka przypadków supersiły, w których ludzie są w stanie wykonać ogromne wyczyny w chwilach stresujących. Jednak nawet w tej sytuacji podniesienie 20 ton prawdopodobnie spowodowałoby poważne uszkodzenia ludzkiego ciała. Tak więc czy widzimy tutaj jakiegoś nadczłowieka, a może to tylko efekty specjalne? Zanim przyjrzymy się dziwacznemu klipowi, który wydaje się przedstawiać lewitującego mężczyznę, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i zaznaczyć dzwoneczek. No i oczywiście zostaw łapkę w górę. Od supersiły do lewitacji. W tym filmie widzimy kolejnego człowieka z super zdolnościami. Film został przesłany na YouTube przez Lebu Ganga Rona Maszego. Film pokazuje coś, co wydaje się być rodzajem ceremonii. Jest muzyka, śpiew, a tłum zbiera się, aby obserwować mężczyznę. Nie trzeba długo czekać, kiedy mężczyzna zaczyna unosić się nad ziemią. Na początku jest w pozycji leżącej, tak jakby został podniesiony z ziemi na leżąco. Potem zaczyna się podnosić i obracać. Ta ceremonia odbywa się na zewnątrz w środku dnia, więc wszystko jest dobrze widoczne. Nie widać tam żadnych sznurków czy czegoś podobnego, co pomogłoby w tej lewitacji. Ponadto w pobliżu nie ma żadnych drzew ani struktur, na których mógłby zostać zawieszony, co utrudnia wyjaśnienie tego niesamowitego wyczynu. Istnieje wiele ludzi, którzy wierzą, że ludzie mogą mieć super zdolności, które wykraczają poza ludzkie możliwości, używając do tego praktyk takich jak medytacja. Jak myślicie, czy widzimy tutaj prawdziwą lewitację? Zobacz film jeszcze raz i koniecznie daj znać w komentarzu. Mam zamiar za niedługo zrobić nową serię. Chciałbym polecieć do Afryki, USA i do najbardziej oddalonych zakątków świata, aby pokazać Wam miejsca owiane tajemnicą. Opuszczone, ale także te, o których krążą legendy od dziesięcioleci. Chciałbym, aby ta seria była też charytatywna. Wspólnie możemy pomóc tam dzieciakom, no i ludziom w potrzebie. Moimi prywatnymi środkami, no, za wiele nie zdziałam, więc wpadłem na pomysł, że może wspólnie pomożemy. Chciałbym, żeby podróż, no i nagrywanie filmów z tego miały jakiś większy cel. Ci, którzy wpłacą najwięcej, będą odpowiednio wyróżnieni. Myślę, że takie akcje charytatywne warto robić. Całość jest opisana na zrzutce, więc zachęcam do zerknięcia, a tymczasem przejdźmy dalej. Film pochodzi z TikToka i społeczność uważa go za najbardziej autentyczny film z zjawiskami paranormalnymi. Od pewnego czasu użytkownik Dude My House podejrzewa, że w domu dzieje się coś dziwnego. Często słyszy bezcielesny głos, który brzmi jak krzycząca kobieta gdzieś wewnątrz domu. Drzwi do szafy się otwierają, a przedmioty pojawiają się w różnych częściach domu. W końcu aktywność stała się nieco za duża, więc mężczyzna ustawił kamery w całym domu, aby uchwycić dowody na to, że jest on faktycznie nawiedzony. W 2021 roku kamera umieszczona w kuchni wyłapuje niezwykły ruch. Spójrz. Jak widzisz, krzesło zaczyna się pozornie samoczynnie poruszać. That's insane, guys. I don't even know what to think about that. You know, this kind of stuff has never happened to me, as I said, and I don't know what to think. Potem otwierają się drzwiczki do szafy. Wtedy zostaje uchwycona jeszcze większa aktywność.
Wreszcie wydaje się, że coś porusza się z tyłu pomieszczenia. Mężczyzna mówi, że mieszka w tym domu od ponad 10 lat i przez ten czas słyszał wiele dziwnych dźwięków, ale tłumaczył to tym, że budynek jest stary. Twierdzi jednak, że w ciągu ostatniego roku sprawy stały się o wiele bardziej przerażające. Tutaj widzimy, jak do właściciela domu przychodzi przyjaciel. No i zobacz, co się dzieje. Mężczyzna twierdzi, że oboje usłyszeli kobietę witającą się z wnętrza domu. Wyraźnie widać ich reakcję, a nawet wołają, żeby się upewnić, czy ktoś tam jest. W następnym materiale widzimy właściciela domu pracującego w swoim domowym biurze. Mówi, że słyszał odgłosy dochodzące zza drzwi, więc ustawił swój telefon z włączonym nagrywaniem, aby sprawdzić, czy może uchwycić te dźwięki na kamerze. Cóż, wygląda na to, że uchwycił coś więcej niż tylko dźwięk. Widać cień przechodzący zza drzwiami, a potem słyszymy trzask. Kilka tygodni później mężczyzna mówi swoim obserwującym, że musi opuścić dom. Gdy pomieszkiwał u syna, podczas jego nieobecności otrzymał powiadomienie z kamery bezpieczeństwa, że wykryła ruch. Kiedy spojrzał na nagranie, był w szoku. Znikąd drzwi na strych otwierają się, a później spada pudło. Następnie drabina wysuwa się na dół. W najnowszym materiale z czerwca 2022 roku wydaje się, że sytuacja uległa eskalacji. Wszystko ma miejsce w dzień. Spójrz ponownie, krzesło wydaje się samo poruszać. Wtedy przez kuchnię przelatuje nóż. Mężczyzna mówi, że była to ostatnia aktywność, ponieważ chwilę później opuścili ten dom i już nigdy tam nie wrócili. Polecam wam zobaczenie na własną rękę tych materiałów, ponieważ jak mogliście zauważyć, jest to naprawdę ciekawe i mega autentyczne. Ten klip pochodzi od użytkownika Reddita GetBuzz. Kręcił story na Instagrama, kiedy przypadkowo uchwycił coś niesamowitego. Spójrz. Kiedy nagrywa ryby po drugiej stronie akwarium, widać rękę. Black one, and if you guys have any suggestions for names that... What the f... Szybko rozgląda się, ale nikogo tam nie ma.
Gdy film trafił na Reddita, widzowie zauważyli kolejny przerażający szczegół. W 33 sekundzie obok drzwi przechodzi cień. Mężczyzna mówi, że nie zauważył cienia, dopóki ludzie nie zwrócili mu na to uwagi. Początkowo wszyscy obawiali się, że w domu może być intruz, jednak nie słychać żadnych kroków ani innych dźwięków, które mogłyby sugerować, że ktoś tam jest. Żona i dzieci wyjechały, więc mężczyzna jest sam w domu. Jak myślisz, co się tutaj dzieje? Czy ktoś zakradł się do jego domu? A może jesteśmy świadkami czegoś bardziej tajemniczego? Koniecznie daj znać w komentarzu. Następny klip jest zdecydowanie dziwny. Został opublikowany na Instagramie przez użytkowniczkę Rachel Gibler 9. W filmie widzimy młodą dziewczynę pracującą w restauracji. Wyjaśnia, że podczas obierania cytryny stało się coś naprawdę dziwnego. To było tak dziwne, że musiała aż poprosić ochroniarza o nagranie z kamery bezpieczeństwa, aby udowodnić, że faktycznie się to wydarzyło. And I touch it and I'm like, why is it not cut in half? And my face, I'm like, what the f***? So I'm like inspecting it. I take it out of the bag. I grab this lemon, trying to see if I cut that one. I recut the lemon because the lemon wasn't cut anymore. Tutaj widzimy, że kroi cytrynę na pół. Ale patrz, co się stanie teraz. Okay, I grab the bag. I go back for the lemon and I grab the lemon. And I touch it and I'm like, why is it not cut in half? And my face, I'm like, what the f***? So I'm like inspecting it. I take it out of the bag. I grab this lemon, trying to see if I cut that one. I recut the lemon. Kiedy wraca, jest desorientowana, że tak naprawdę nie przekroiła cytryny na pół. Ale chwilę wcześniej widzimy na nagraniu, że no jednak ją przekroiła. You can see me in the video cut the lemon in half. There was a glitch. This has never happened to me and I don't know how to act. I'm freaking out. To tak ją zdezorientowało, że uznała, że jest to błąd w Matrixie. Więc jak myślisz, co się tutaj dzieje? Chciałbym usłyszeć twoją teorię. Okay, I grab the bag, I go back for the lemon, and I grab the lemon, and I touch it, and I'm like, why is it not cut in half? And my face, I'm like, what the f***? So I'm like inspecting it, I take it out of the bag, I grab this lemon, trying to see if I cut that one, I recut the lemon. Because the lemon wasn't cut anymore. Ten klip został udostępniony na TikToku przez użytkowniczkę PG Stories. Nie wiadomo dokładnie, gdzie został nakręcony ten film, ale widzimy kilku robotników na wiejskiej drodze. Musieli się zatrzymać, gdy zauważyli to. Kobieta stoi po kolana w rowie pełnym wody. Mężczyźni wołają ją, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale nie otrzymują odpowiedzi. Film sugeruje, że jest to obserwacja niesławnej Lali Rony. W hiszpańskim folklorze jest to płacząca kobieta, która czai się w pobliżu nabrzeży w poszukiwaniu swoich zaginionych dzieci. Jest ona niezwykle niebezpieczna i atakuje każdego, kto jej przeszkodzi w jej odwiecznym poszukiwaniu zmarłych dzieci. Niestety klip jest niezwykle krótki, niewiele o nim wiadomo. Nie zawiera żadnych informacji i tak naprawdę nie można go zweryfikować. Czy to Lali Rona, a może kobieta potrzebująca pomocy? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Te więzienie jest uważane za najbardziej nawiedzone więzienie w Ameryce. YouTuberka i jej partnerka chcą to zbadać, podczas gdy rozmawiają z duchami za pomocą aplikacji, słyszą coś za sobą. Yeah, literally sounded like someone was like...
Później podczas testowego rysunku słyszę coś w pobliżu. I nawet podczas jej nieobecności Chris też to czuje. Hello? Is that you? W interpretacji rysunków Chrisa odkrywają coś przerażającego i czują, że coś nieznanego ich obserwuje. And then he wrote Jesse. I dreamt about a guy named Jesse, which I saw a picture of in the f***ing room. Yes. Yeah. Yeah. Wychodzą na zewnątrz i tam widzą błysk światła w jednym z górnych okien więzienia. Did you guys hear that? Can you shine your light over there? Dude, it's happening so... That, there's a massive flash. Like, just randomly right here. Like, it was like... Somebody, on the building? It was like somebody... I saw that earlier, and I thought someone took it. It looked like somebody took a photo through the window. Czy ktoś inny jest w tym nawiedzonym więzieniu? Nie wiem, czy to człowiek, czy faktycznie jakiś duch, ale na pewno jest to straszne. Łatwo uciec z więzienia, gdy jest się duchem. Ten redditor udostępnia nagranie pewnych zjawisk paranormalnych, które sprawiają, że policjanci są zaniepokojeni. Sądząc po ich reakcji, te drzwi nie są zautomatyzowane. Jeden z funkcjonariuszy nawet to wszystko nagrywa. Więc co tu się dzieje? Redditorzy w komentarzach mają pewne teorie. Czy to tylko różnica ciśnienia? Czy mamy tu do czynienia z czymś nawiedzonym? Nie rusza się ani jeden luźny arkusz papieru na biurku, więc skłaniam się raczej tutaj ku paranormalnym zdarzeniom. Myślę, że ci detektywi potrzebują więcej czasu na ustalenie, co tu się dzieje. Ten youtuber słyszy coś poza kamerą, co sprawia, że ponownie bierze ze sobą sprzęt i idzie to zbadać. Idą na koniec korytarza i rejestrują niejasne dźwięki na kamerze. Right, guys. Right, Jay said he heard something down there. I heard it too. It sounded like something from down there. So I turned on the camera. Wait. Słyszałeś to? Posłuchaj tego jeszcze raz. I don't know. Let's just go down and see what it is. If anyone's here, we're not here. Hello? Do you want to go down first? What's down there? A basement. A basement? Nie jestem pewien, co to jest, ale brzmi to naprawdę demonicznie. Co robisz, gdy napotykasz demona? Polej go wodą święconą. YouTuber Nikolaj właśnie to robi, gdy staje do walki z grupą demonów w piwnicy. Po rozlaniu wody święconej w jednym kierunku przechodzi dalej. Będzie to szybkie miejsce. Ale wtedy demon zaczyna gasić światło. Światła nadal migoczą, gdy demon wydaje jakieś dźwięki. Nie jestem pewien, co tutaj się dzieje, ale youtuber się nie boi, no przynajmniej do czasu, aż usłyszy to. Сейчас кто-то есть, я требую выйти со мной на контакт. В
to najbardziej złowieszczy charkot, jaki kiedykolwiek słyszałem. No i przyznam, że brzmi to, jakby naprawdę przyszło z piekła. Dwór Maki jest domem dla demonicznego człowieka cienia. YouTuber Mackenzie Marie i jego zespół stają do konfrontacji z bytem w tym przerażającym domu. No i wszystko zaczyna się od aktywacji Rimpada, w tym samym czasie, gdy otrzymują złowieszcze komunikaty Spirit Boxa. Fell. Like down the stairs? Didn't they say something about someone falling? Oh yeah, the guys on Ghost Adventures fell down the stairs because of something in the attic. Yeah. That growled at them. That was the shadow man. Następnie zauważają coś dziwnego. Dochodzą do wniosku, że tak naprawdę zauważyli pokojówkę. Okay, no. Oh my god. What was it? What was it, Jasper? What is it? It's an elderly woman. Oh my god. It looks like the maid. There's Harriet right there. Następnie otrzymują jeszcze straszniejsze wiadomości. Zespół się dzieli, a para w korytarzu ma z tym trudności. It looks like that right there. Oh my. Look. Dude, that looks just like the lady. There's something else. It's the house. Again? It's the house. Good evening. Good evening. Oh. It's nice to meet. Almost like she treats it like her daughter. Oh. Are you guys okay? Should we go in? Good. Are you okay? We're about to walk out, and I saw a full-on shadow, like run by next to the cowboy, the prop. Yeah. So we should go in there. Yeah. I think I. Wyjaśniają, że zobaczyli, jak przebiegła postać cienia. Ale co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii dwór był świadkiem wielu paranormalnych dochodzeń w swoich murach. Zespół na YouTube, badając byt, przybywa, aby przeprowadzić kolejne badanie w najbardziej nawiedzonym dworu w Wielkiej Brytanii. Gdy zespół wchodzi, jeden z nich dostrzega, jak czarna postać przemieszcza się obok. Podczas zwiedzania domu słyszą dwa wyraźne puknięcia. Potem na schodach słychać gwizd. Did you hear that? What was that high pitch? It's something, but. What was that? That's a whistle. Brzmiało to prawie jak krzyk, no a po chwili słychać coś jeszcze. W innym pokoju jeden z członków załogi słyszy skrzypienie deski podłogowej. Yeah, what was that? Ale niektórzy w komentarzach słyszą ciężki oddech. Posłuchaj uważnie. Oh! The floorboard creaked in here. Holy f***! Oh my f***! Oh my f***! Później, gdy wchodzą po schodach, kroki wybrzmiewają wyraźnie. Ten dwór wydaje się być niesamowitą ilość aktywności paranormalnej. Mam zamiar za niedługo zrobić nową serię. Chciałbym polecieć do Afryki, USA i do najbardziej oddalonych zakątków świata, aby pokazać wam miejsca owiane tajemnicą. Opuszczone, ale także te, o których krążą legendy od dziesięcioleci. Chciałbym, aby ta seria była też charytatywna. Wspólnie możemy pomóc tam dzieciakom, no i ludziom w potrzebie. Moimi prywatnymi środkami, no, za wiele nie zdziałam, więc wpadłem na pomysł, że może wspólnie pomożemy. Chciałbym, żeby podróż, no i nagrywanie filmów z tego miały jakiś większy cel. Ci, którzy wpłacą najwięcej, będą odpowiednio wyróżnieni. Myślę, że takie akcje charytatywne warto robić. Całość jest opisana na zrzutce, więc zachęcam do zerknięcia, a tymczasem przejdźmy dalej. YouTuber Mau odkrywa, że ma na ogonie stalkera podczas eksploracji opuszczonego szpitala. Na początku czuje tylko przeczucie. Yo, I'm getting so many bad vibes in this part of the hospital. W pustym pokoju z krzesłem mężczyzna myśli, że słyszy coś. Kiedy zbliża się do przerażającego krzesła, czuje, że coś jest nie tak.
Wspólnie decydują się skonfrontować z mężczyzną, ale może być już za późno. What a creepy chair. Why is there a creepy chair just sitting right here in the middle? Yeah. Chociaż nikt do nich nie podchodzi, później słyszą głos w ciemności. Hello? I heard some movement over here. Kontynuują eksplorację budynku, a Mo słyszy trzask drzwi. Stop moving. It's the homeless guy, he's freaking out. Guys! Someone just slammed the door over there. Chociaż nie spotkali się twarzą w twarz z mężczyzną lub kimkolwiek to tam był, to mam wrażenie, że są w niebezpieczeństwie. No i prawdopodobnie nie powinni ryzykować dalszego prowokowania tego, kto tam jest. YouTuber Sindri bada 8 najstraszniejszych domów w Islandii. W jednym z pierwszych domów balon wystrasza Sandiego, no i jego dziewczynę. What are you doing? Glad you could join me. No. It's moving and there's no... We should go upstairs. Let's check out the upstairs. Na górze jest jeszcze straszniej. Whole like roof here is just coming apart. You feel like you heard something? Yeah. W następnym domku nie wiedzą, czego się spodziewać. This house actually had a door, so I opened it up and this happened. That is the creep. I'm opening it and I'm going away. Oh my God, run! Oh my God, really? Kiedy Sindri wraca następnego dnia z posiłkami, okazuje się, że nie ma czego się bać. Albo raczej niczego, co możemy zobaczyć. Whoa. Okay, this is a bit scary. Hello? Hello. Hello. I'm getting goosebumps. Okay, not scary at all. Bash some ghosts for me, if you see them. What if the door would just like bang, close? Według mnie dom numer 6 wygląda najstraszniej. Chłopaki wydają się być też tego samego zdania. So we made it to house number 6. Not at all scary, as you can see. We're about to destroy any ghosts that get in our way. Right, J-Man? Yep. Check this out. I thought that was a cat for a second. Wow, the echo. Hello? Hello? I am not scared. You are scared. This is very... I will warn you, the floor is collapsing. Whoa, I thought I saw something and I got goosebumps freaking everywhere. We're aborting this. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie filmy, to zapraszam cię na jego kanał. No i chociaż nie odnotowano tam żadnej aktywności poltergeistów, to zdecydowanie atmosfera jest mrożąca. Ten przerażający dom wiejski jest pełen życia. Zespół na YouTube szybko zdaje sobie sprawę podczas swojego śledztwa, że dawna rezydencja jest pełna aktywności paranormalnych. What? Can you hear him all? Isn't that coming from outside? No, that's these. Początkowo myślałem, że to brzęczenie może być jakimiś pszczołami, ale potem odkrywają, co tak naprawdę wydaje te dźwięki. At the state of all those flies, baby flies on the ceiling. Not sure if you can hear that through our mics at the moment. Chłopaki mówią, że nie zauważyli tych demonicznych much po przyjeździe. Literally. It is absolutely crawling with them. Demon flies everywhere. Yeah, yeah. I don't know how we did not notice that when we first come in here. You can knock for us. You can say something for us. Zanim przejdziemy dalej, to pamiętaj, żeby ocenić ten film, ponieważ YouTube nie za bardzo lubi taki content, a tak przynajmniej zobaczą ten film osoby, które się interesują takimi tematami. Jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał, no i przejdźmy dalej.
Dom Hinsley w Nowym Jorku jest znanym miejscem egzorcyzmów przeprowadzanych tam w latach 70. Zespół na YouTube Paranormal XP ponownie odwiedza nawiedzone miejsce, a niektórzy widzowie zauważyli twarz w oknie podczas ich dochodzenia. Spójrzcie na to. Widzisz to? Coś tam jest i nie wydaje się być to odbiciem czegokolwiek z zewnątrz. Ja też to widzę, no i jestem kompletnie przerażony. Czy odważyłbyś się spędzić noc w najstraszniejszym hotelu na Ziemi? Zespół na YouTube Ghost Club Paranormal organizuje nocne czuwanie w tym hotelu, no i sprawy szybko się komplikują. I like the lights. When you moved your light away from there, it said, I like the lights. It was almost like it didn't want to be in the dark. Duchy reagują na ich obecność. What did you just see? Dude, I just saw somebody. Walk by the room? It was like black yeah. Shadow outline. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah, he hangs out near the bus. I think he's the one that guards like, her. Right. Chwilę później Mandy dostrzega coś. What is it? What is that? There it is. What the f***, dude? Udają się do holu, gdzie ich urządzenia rejestrują natychmiastową aktywność. Później w innym miejscu w hotelu uchwycili przerażające nagranie EVP. Just through that arc. He came from... Just through that arc. Zaczynają nagrywać, aby porozmawiać z duchem o imieniu Olivia i ona pokazuje im swoje położenie. Olivia? Can you tell us where you are right now? She's in there. Thank you, Olivia. We're gonna come in, but please do not be afraid, okay? Później, gdy odtwarzają nagranie, słyszą kilka EVP. Słyszą zarówno słowo tak, jak i odejdź. Yeah. Can you tell us where you are right now? Why would I didn't did I say yeah? Yeah. Recording. Gdyby ktoś mówił moim głosem, potraktowałbym to jako znak, żeby stamtąd odejść. To na pewno nie święty Mikołaj lądujący na twoim dachu. Ten film stał się popularny w wietnamskiej społeczności na YouTube. Nie udało mi się odnaleźć oryginalnego źródła. Na tym zdjęciu widać tajemniczą istotę przypominającą demona z błyszczącymi oczami. Ludzie gromadzą się wokół, aby nagrać film. Ta istota ma szalony uśmiech na twarzy. Jej ręce i palce wydają się być nieco dziwne. Ale co to za stworzenie? Co to coś robi na dachu? No i dlaczego ludzie gromadzą się wokół, aby to obserwować? Mam naprawdę sporo pytań, no i żadnych odpowiedzi. Zespół na YouTube Twin Paranormal bada nawiedzone muzeum, kiedy dzieje się coś przerażającego. Ich badanie rozpoczyna się w poszukiwaniu damy w czerni. What was that? Did you hear that too? Yeah. It's a little knocking. Yeah. Why are you here? Mm-hmm. Znowu otrzymują wiele odpowiedzi, które wydają się być trafne. What here? Whoa, what the f***? Group of us. Group of us. Voices. Voices. What? Group of us again. Clowns. You're so close. Something just tapped on the cloud. Come find. I feel it. What does that mean? I feel something coming. Who approached us? Guys. Guys, it said, here I am. Something just... That was weird. That's weird. I see you are twins. I see you are twins. No way. Wait up. You guys got the threat. That's not... Guys, I... Demon ogłasza swoją obecność, no i jednocześnie staje do konfrontacji z nimi. No i ta ostatnia wiadomość byłaby dla mnie wystarczająca.
Musisz przemierzyć 500-letni cmentarz, aby dotrzeć do tego ogromnego, opuszczonego irlandzkiego dworu. YouTuber Matt robi dokładnie to, aby dostać się do miejsca owianego tajemnicą, z historią monstrualnej reputacji. Dociera na miejsce, no i wygląda to na klasyczny, nawiedzony dwór. Po wejściu, mimo że popadł w ruinę, wspaniałość tego miejsca robi wrażenie, a rozmiar tego wszystkiego sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej przerażające. Wow, look at that! So I'm guessing that's not even the good, that's not the entrance, is it? That's windows. That's shuttered windows. Podczas gdy eksploruje, jeden z widzów uchwycił niejasny oddech, który zdecydowanie nie należy do Mata. Później inny widz uchwycił ten dziwny jęk. To również nie brzmi, jakby pochodziło od niego. Zespół na YouTube prowadzi sesję, gdy jeden z ich własnych członków staje w obliczu czegoś niewidzialnego. Najpierw zostają zidentyfikowani po imieniu. Potem Missy również czuje to coś za sobą. Według zespołu Missy została dotknięta, podczas gdy Trevor miał na sobie 3 zadrapania na swoich własnych plecach. Myślę, że taka intensywna aktywność sprawia, że ten film jest nie do zapomnienia.